Witam Państwa na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej. Jesteśmy w przededniu matur oraz egzaminów zawodowych oraz przededniu organizacji naboru na nowy rok szkolny. I właśnie w tej sprawie szczególnie chcę się zwrócić do naszych uczniów, którzy są uczniami oraz tych przyszłych uczniów, którzy gdzieś tam rozmyślają o tym, jaką szkołę wybrać. Zapraszam serdecznie do naszej szkoły, do szkoły nowoczesnej, szkoły, która o Was dba i która da Wam dobry zawód na przyszłość. Znajdujemy się dziś w Laboratorium Języków Obcych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej. Ja nazywam się Patrycja Walczuk i jestem w tej szkole nauczycielem języka rosyjskiego oraz języka angielskiego. Chyba nie muszę nikomu przypominać, jak ważne są języki, bo przecież korzyści płynące z nauki języków obcych wydają się być oczywiste. Nie jest też tajemnicą, że w dzisiejszych czasach języki obce trzeba po prostu znać. Język obcy, szczególnie język angielski, towarzyszy nam przecież praktycznie na co dzień. W mediach, w przestrzeni publicznej. Dlatego można pokusić się o stwierdzenie, że aby do końca zrozumieć otaczającą nas współczesną rzeczywistość, potrzebna jest dobra znajomość języka angielskiego. Chciałabym podkreślić, że w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imieniem Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej, z racji tego, że jesteśmy szkołą, która kształci przyszłych techników mechanizacji rolnictwa, techników weterynarii oraz techników żywienia i usług gastronomicznych, nasi uczniowie uczą się również języka angielskiego zawodowego. To ważne, ponieważ znajomość specjalistycznego słownictwa, umiejętność prowadzenia dokumentacji, prowadzenia rozmów z pracodawcą, współpracownikami oraz klientami w języku angielskim, to wszystko sprawia, że młodzi ludzie, opuszczając mury naszej szkoły, stają się zdecydowanie bardziej atrakcyjni na rynku pracy i mają większe szanse na zatrudnienie w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej. Ponadto uczniowie naszej szkoły mają okazję doskonalić umiejętności językowe nie tylko w szkole, nie tylko na lekcji, ale również w trakcie odbywania licznych staży zawodowych za granicą, które realizowane są w ramach różnego rodzaju projektów i programów unijnych. Język to oczywiście leksyka oraz, a może nawet przede wszystkim, gramatyka. Wiem, że czasy angielskie niejednemu spędzają sens powiek, szczególnie teraz, w tym trudnym okresie przed egzaminami. Dlatego dziś przygotowałam krótką lekcję języka angielskiego, która jest powtórką jednego z podstawowych czasów teraźniejszych. Dziś czas na present continuous. Present continuous, czyli rozciągnięta teraźniejszość, która dzieje się na naszych oczach. Present continuous jest czasem teraźniejszym ciągłym, a to oznacza, że musimy coś zaobserwować przez dłuższy okres czasu. I dlatego też mówimy, że my ten czas widzimy. Widzimy, jak coś rozgrywa się na naszych oczach i opisujemy to, co dzieje się w chwili mówienia. Czyli są to sytuacje, które dzieją się teraz, obecnie. I dlatego też charakterystyczne określenia czasu, które opisują czas present continuous, to przede wszystkim at the moment, w tym momencie, now, teraz, today, dziś. Czyli jeśli jesteśmy w stanie coś zaobserwować i powiedzieć, że właśnie w tym momencie to widzimy i relacjonujemy to, co dzieje się bądź w czym bierzemy udział, jest to pierwsze podstawowe użycie czasu present continuous, czasu teraźniejszego, ciągłego. No a jak ten czas wygląda? Jak wygląda konstrukcja zdania? Jak budujemy zdania twierdzące? Aby ten czas, czas present continuous, zaistniał, musimy pamiętać o tym, że musimy użyć odpowiedniej formy czasownika to be, a następnie
czasownika głównego z końcówką ing. Na przykład, I am drinking tea. Piję herbatę. You are watching a film. Oglądasz film. He is eating a pear. On je gruszkę. I tutaj jedna bardzo ważna uwaga. Musimy pamiętać o tym, że czasu present continuous nie ma, jeżeli nie użyjemy odpowiedniej formy czasownika to be. Dlatego też nie możemy powiedzieć I drinking tea, you watching a film, a jest to jeden z najczęściej popełnianych błędów. Dlatego też pamiętajmy, you are watching a film, I am drinking tea. Każdy z tych elementów w zdaniu musi być obecny, czyli podmiot, odpowiednia forma czasownika to be i czasownik główny z końcówką ing, aby czas present continuous mógł zaistnieć. Jak budujemy zdania przeczące? Oczywiście, czas present continuous, czyli odpowiednia forma czasownika to be. Jest to przeczenie, więc dodajemy not. I czasownik główny z końcówką ing. Na przykład, I'm not sleeping. You aren't listening to music. He isn't going by bus. We aren't cooking. A jak tworzymy pytania? Pytania tworzymy przez inwersję, a to oznacza, że forma czasownika to be musi znaleźć się przed podmiotem, a po podmiocie czasownik z końcówką ing. Na przykład, am I running? Czy biegnę? Are you reading? Czy czytasz? Is she eating? Czy ona je? To tyle, jeżeli chodzi o podstawowe wiadomości z zakresu czasu teraźniejszego present continuous. Chciałabym, żebyśmy teraz to, co powiedzieliśmy, żebyśmy to podsumowali, wykorzystując do tego krótki quiz składający się z 6 pytań. Pierwsze pytanie brzmi, inwersja to. Mówiliśmy o tym przed chwilą, że inwersja występuje w pytaniach w czasie present continuous. I jest to oczywiście zmiana kolejności podmiotu z formą to be. Następne pytanie. Workers, pracownicy, liczba mnoga, a więc odpowiednia forma czasownika to be to are i oczywiście czasownik główny z końcówką ing. Workers are playing football now. Czasu present continuous używamy, gdy mówimy o czynnościach, które dzieją się teraz. Oczywiście mówiliśmy o tym, że czas present continuous jest czasem teraźniejszym, ciągłym, którego używamy, gdy mówimy o tym, co dzieje się w tym momencie. A więc zaznaczamy odpowiedź twierdzącą. Zwroty czasowe czasu present continuous to, jeżeli czas teraźniejszy, ciągły, to czas, którego używamy, gdy mówimy o tym, co dzieje się teraz, to oczywiście są takie to zwroty jak now, at the moment, today, tonight. Czasu present continuous używamy, gdy mówimy o czynnościach, które dzieją się regularnie. Czynności, które dzieją się regularnie, jest to czas teraźniejszy, prosty, present simple. A więc tu zaznaczymy odpowiedź przeczącą. I ostatnie pytanie. W czasie present continuous zawsze dodajemy końcówkę ing do czasownika. Oczywiście tak, czasownik główny z końcówką ing. I skoro poznaliśmy już najważniejsze informacje, powtórzyliśmy teorię, chciałabym, żebyśmy w tym momencie przeszli do praktyki. Wykonamy sobie ćwiczenie,
które polega na tym, że na ilustracjach mamy zaprezentowane różne czynności i do tych czynności musimy dopasować odpowiednie zdania. To, co widzimy na ilustracji, to jest czynność, która odbywa się w chwili mówienia. My to widzimy i relacjonujemy, więc jest to oczywiście konstrukcja czasu teraźniejszego, ciągłego, czasu present continuous. I mamy przykładowe zdania. What is the boy doing? He is playing the guitar. What is the girl doing? The girl is swimming. What is he doing? He is reading a newspaper. What is he doing? He is studying. What is she doing? She is riding a horse. What is she doing? She is dancing. What is he doing? He is studying. What is the girl doing? The girl is swimming. What are the boys doing? The boys are running. What is he doing? He is climbing. What is the boy doing? The boy is fishing. That's all for today. Thank you for watching. Tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i mam nadzieję do zobaczenia na kolejnych lekcjach języka angielskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej. Zapraszam serdecznie.